Witam bardzo serdecznie wszystkich zebranych na konferencji prasowej, ale także pewnego rodzaju seminarium roboczym pod tytułem Aksjologiczne uwarunkowania procesów demograficznych w Polsce. Badania pokazują, że religia oddziałuje na dzietność poprzez tworzenie więzi i kształtowanie też więzi, interakcji między ludźmi. Społeczeństwa pierwotne, afrykańskie, żyjące etosem rodziny, to są społeczeństwa o priorytecie relacji, międzyosobowych relacji, a więc to jest priorytet życia rodzinnego i rodzina później kształtuje zachowania plemienia, klanu i wreszcie społeczeństwa tworzącego jakieś państwa, które tam późno dotarły do tego środowiska. Natomiast my żyjemy w społeczeństwie nie relacji, ale produkcji, gdzie priorytet jest przeznaczony do zadań życia zawodowego. I na ołtarzu właśnie tej produkcji składa się często rodzinę, która w tej konfrontacji przegrywa. Rok 1989, kiedy poziom urodzeń spada gwałtownie i po raz pierwszy po II wojnie światowej nie gwarantuje prostej zastępowalności pokoleń. Czyli liczba zgonów w roku 1989 jest większa niż liczba urodzeń. W roku 1997 po raz pierwszy mamy w Polsce ubytek ludności. I właściwie, czyli ludności jest mniej. I w ostatnich 15 latach liczba ludności Polski zmniejszyła się o około 0,5%. Patrząc na to, jak objaśniamy w tej chwili na podstawie dostępnych danych te zjawiska demograficzne, które obserwujemy, wydaje się, że posługujemy się bardziej intuicją, aniżeli konkretnymi danymi, które pozwalają na stwierdzenie, jaki czynnik, w jakim zakresie jest przyczyną, jaki jest skutkiem